Słuchajcie, w języku polskim troszeczkę inaczej się to odbywa, ponieważ my możemy z czasownikiem zrobić szybko wszystko. Praktycznie urabiamy go jak plastelinę. Czyli jeśli mamy patrzeć, możemy z tego zrobić podpatrzeć, zapatrzeć, upatrzeć, wypatrzeć. Podobnie, nie wiem, weźmy sobie czasownik biegać, możemy biegać, możemy przebiegać, możemy wybiegać, zbiegać, zabiegać, prawda? W języku angielskim nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, żeby tak czasownik modelować. Natomiast możemy zmienić znaczenie i zmieniamy znaczenie poprzez dodanie przyimka. Powstaje czasownik frazowy, jak sama nazwa mówi, fraza, czyli dwa słowa. Dwa słowa. Ale tych czasowników jest mnóstwo, jest ich setki, nie musicie znać wszystkich. Pierwsza najważniejsza rzecz to, żeby zrobić podział. Są dwie grupy. Pierwsza grupa, popatrzmy, jedynka, don't look down, to są te czasowniki frazowe, których znaczenie świetnie zrozumiem, bo znaczenie jest dosłowne. Czyli jeśli tylko rozumiem, że down znaczy w dół, to wiadomo, że don't look down będzie nie patrz w dół. Taka scena ze Shreka mi się przypomina, jak tam idą przez ten most nad lawą i właśnie osioł, Shrek mówi do osła don't look down, don't look down, nie patrz w dół, prawda? I drugi rodzaj czasowników frazowych to są już czasowniki te niedosłowne, nie domyślę się znaczenia. Na przykład I must look for it. To nie ma już nic wspólnego z patrzeć, prawda? Jeśli ktoś zna ten czasownik, to wie, że to zdanie znaczy muszę tego poszukać. Look for znaczy szukać. Więc zostawiamy na razie dwójkę, zajmijmy się jedynką. Jedynka jest prosta, łatwa. Opanowanie tutaj sporej grupy ważnych czasowników pozwoli Wam je używać i poczujecie się pewniej od razu. Prawda? Popatrzmy, tutaj właśnie też mamy inne przykłady przy czasowniku cut. To też jest ta druga grupa, prawda? Co innego znaczy cut down, ściąć, co innego cut up, pociąć, cut off, odciąć, cut out, wyciąć. Nie jesteśmy w stanie tego zapamiętać tak od razu, to nam się wszystko pomyli. Dlatego pierwsza grupa, ta dosłowna, na tym się koncentrujemy, od tego dzisiaj zaczynamy i to będzie, słuchajcie, proste i to też sprawi, że nie przestraszycie się tego tematu i stwierdzicie, no przecież te czasowniki frazowe wcale nie są takie straszne. No więc popatrzmy, pierwsza grupa to są in, out, przeciwieństwa, in, out. Wiemy, że in to jest w środku, out to jest na zewnątrz. Jak piłka jest na aucie, mówi się, nie, to jest poza linią, czyli na zewnątrz. No więc zaczynamy od prostego czasownika, be in, be out, być w środku, być na zewnątrz. Gdzie on jest? He is in, jest w środku, w domu. Albo mogę rozmawiać z kierownikiem, sorry, he's out, wyszedł, nie ma go. No więc move in, move znaczy ruszać się, więc move in będzie wprowadzić się, nowi ludzie się wprowadzili, move out będzie przeciwieństwo, wyprowadzić się. Jeśli chcesz się zalogować, masz konto na Gmailu, to sign in, wyloguj się, żeby ktoś ci nie wszedł na twoje, sign out, przeciwieństwo. Jesteście w wodzie, w basenie. Stoi ktoś i przypatruje się, prawda? Zastanawia się wejść czy nie wejść, a wy jump in. Czyli co to znaczy? Wiadomo, wskakuj. Natomiast jeśli coś jump out, to znaczy wyskoczyło. W drugą stronę. Znowu sytuacja w hotelu, bardzo przydatne. Check in, wprowadzić się do hotelu. Check out, wyprowadzić się. Pytamy się, what time is check out? O której jest wymeldowanie z hotelu, żeby czasem, prawda, nie było problemu, że za długo byliśmy i musimy coś dopłacać. Czyli wejdź, go in, wyjdź, go out. Czy get in, get out, mówimy często brzydko, get out, wynocha. Come in, come out, to samo. Ktoś zapyta tylko, jaka jest różnica między go in i come in. To od razu szybko powiedzmy, to jest bardzo ważne, trzeba zrozumieć. Go to znaczy idź, a come znaczy przyjdź. Więc jeśli stoimy, jeśli jesteśmy w domu, a nasz kolega jest na zewnątrz, to mówimy mu wejdź, come in. Ale jeśli oboje stoimy na zewnątrz, prawda, i idziemy tam, to mówimy, hey, let's go in, wejdźmy do środka, let's go inside, bo na przykład pada, czy jest zimno, tak? I proszę, jeszcze mamy tutaj stay in, zostać gdzie? No in, czyli w domu. Co planujesz na weekend? Nie? What about the weekend? I want to stay in, chcę zostać w domu. Albo I want to go out, chcę wyjść. Albo I want to eat out. No to wiadomo, co znaczy, chcę zjeść na zewnątrz, czyli poza domem, nie chcę gotować, chcę zjeść w restauracji. Czyli bardzo proste, to są te dosłowne. In znaczy wy, out znaczy na zewnątrz. I druga grupa, słuchajcie, na dzisiaj. Druga grupa i też, żeby zacząć cokolwiek, trzeba sobie znowu, trzeba zrozumieć, ale to jest oczywiste, prawda? Różnica między up i down.
up, góra, down, w dół, up and down, góra, dół, nie? No więc to są te dosłowne znowu, popatrzcie, takie bardzo przydatne, zebrałem wam te najbardziej przydatne. Look up, patrz do góry, look down, w dół. Run up the stairs, wbiec po schodach. Czyli run down the stairs będzie zbiec. My mamy wbiec, zbiec, ubiec, przebiec, prawda? Oni muszą dodać up, down, żeby pokazać kierunek. Podobnie jadę samochodem czy idę pod górkę, go up the hill, z górki go down the hill. Stand up, wiemy, że mamy iść do góry, wstań, sit down, ruch w dół, siadam, prawda? Więc spróbujmy się domyśleć, jeśli sleeves to są rękawy, to pull up albo roll up your sleeves, to w którą stronę? No w górę, czyli zabieram się do pracy, mówimy pull up your sleeves, czyli do pracy się zabierz. A jeśli shades albo blinds, w języku brytyjskim blinds, w amerykańskim shades, znaczy rolety, zasłony, i ktoś mówi pull down the shades, to co masz zrobić? Masz zaciągnąć, czyli w dół pociągnąć rolety, żeby zaciemnić, prawda? Więc rozumiemy dosłownie, mają dosłowne znaczenie te czasowniki frazowe i rozumiemy głównie po tym właśnie przyimku, góra czy dół, in czy out. Czyli podnieś, pick it up, bo do góry. Dlatego jest pick up fruit, zbierać owoce, pick up mushroom, zbierać grzyby, bo je podnoszę. Albo put it down, odłóż. Na filmach bardzo często policja do przestępcy. Put down the knife, put it down, put the gun down. Odłóż pistolet, odłóż nóż. Put down, pick up. I znowu bardzo przydatny zwrot, turn it up, podgłośnić. Czyli przekręć do góry, up, żeby było głośniej, turn it down, ścisz. Bardzo często ktoś coś słucha, prawda, muzyki, nie wiem, w telewizji coś, są jakieś wiadomości, podgłośnij, turn it up, please, albo ścisz trochę, bo jest za głośno, turn it down, please, prawda, up and down. To są pierwsza grupa tych czasowników właśnie dosłownych i proponuję w ten sposób je opanować, myślę, że już opanowaliście. A później przejdziemy kiedyś do innych ważnych, ale z tej drugiej grupy, ok? Dziękuję.